Hej, witam serdecznie z tej strony Łowca Pająków. W dzisiejszym materiale chciałbym przełożyć po 3-miesięcznej przerwie od nagrywania. Dobra, nieważne, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nic, bo właśnie sobie zobaczyłem, że mam przy sobie lampę doświetleniową, której nie włączyłem. Taki mały fail na dzień dobry po 3 miesiącach przerwy. Przełożyć ptasznika Goliata w stadium L2. Jest to osobnik mój drugiej w hodowli, w sensie ogólnie. Nie, że mam drugi z ręki, w sensie, że mam dwa teraz, bo nie pamiętam, czy mówiłem w którymś z filmów. Ten pająk, którego możecie kojarzyć, bo robiłem z nim film, też właśnie z Goliatem, starym, no tamtego niestety nie ma. Natomiast mam te oto. Na chwilę obecną raczej samicę, bo seksowałem ją ja razem z kolegą i wyszła nam samica. I oczywiście się to okaże z czasem, ponieważ ona rosnąc, no albo nie będzie miała bulbusów, albo będzie miała, więc z czasem się to okaże. Tak samo jak sam fakt tego seksowania z podwodnia. Więc tak. Mamy Fauna Box, który był świeżo myty. W sensie, no tak, świeżo myty, bo dzisiaj nawet niedawno musiałem poprawić, bo zobaczymy, że się w niektórych miejscach nie domył. Co jeszcze, nawet w niektórych miejscach są ślady nie do mycia, ale pająkowi to raczej zbytnio przeszkadzać nie będzie. Największy syf został ogarnięty. No oczywiście zakryt. Mam też pensetę. Największy przyjaciel każdego terrorysty. To się przydaje przy pająkach szybszych i bardziej agresywnych, a także bardziej jadowitych. Teraz używam w chwili obecnej jakieś 25, natomiast jako, że przymierzam się do tego, żeby bawić się z bardziej jadowitymi pająkami, prawdopodobnie zaopatrzę się w 30, więc no ale na razie mi to wystarczy, jakoś nie czuję potrzeby dłuższej pensety, bo też na razie jakoś nie miałem zbytnich problemów z strażnikami. Oczywiście pudło z ozdobami, które mam tutaj. Pudełko z torfem. No nie mam żadnej też osłony, żeby nie ufajdać tego stołu, no ale coś. Okej. Więc tak, no i pudełeczko, gdyby pająk nam zaczął uciekać, to żeby móc je złapać. No więc tak, tu sobie położę pudełko, pensetę, zakrywkę, czyli tak spoza kadru. W kadrze zostawimy Fauna Box. Torf był wczoraj przeze mnie rozrabiany, więc jest taki świeży, ale nie jest też taki mokry, wodnisty. Ja tego bardzo nie lubię, ponieważ no, taka breja się robi później w pojemniku, w terrarium, czy też właśnie w czymś takim, w takim Fauna Boxie. A tak jest taki, jest wilgotny, więc jeszcze żeby to nie trzeba go wybliżać. Oczywiście można, ale nie jest to jeszcze na tyle, powiedzmy, konieczne, tak powiedzmy, że jutro bardziej bym musiał. Nie jest, ale nie jest też taki, nie jest ani suchy, nie jest też taki błotnisty. Tego szukałem słowa. To był tak. Więc sobie tutaj zostawimy trochę, nawet dość ładną warstwę. No, się udało jakoś zbytnio nie uwalić stołu. I teraz tak, jakąś ładną kryjówkę będziemy trzeba dać. To mu takie, o, coś fajnego. Mogę mu dać też jakiegoś takiego, nie, pienia, coś takiego. Coś w tym stylu. Co ja tu mam? Nie patrzę. Odrobinę mchu mogę mu gdzieś tutaj wsadzić, wetknąć. Będziemy miał taki meszek przeze mnie ogarniany dawno, dawno temu. Oczywiście nie w odległej galaktyce, ale jednak dawno temu. Co my tu mamy?
fajne kamyczki drobne, to też mogę trochę tego dorzucić. Oczywiście pająk i tak pewnie po paru dniach stwierdzi, że mu się to nie podoba i zacznie się bawić po swojemu w tym terrarium. I pewnie, tak jak teraz to w miarę ładnie wygląda, to za 2 tygodnie będzie to wyglądało... No, zrobi się z tego mały Grunwald po prostu, mówiąc wprost. Zapewne. Zapewne, bo są też tak, mam takie pająki, które, w którym robię bardzo ładne terraria, staram się ładnie w miarę wystroić, a później po paru tygodniach się okazuje, że nic z tego, co zrobiłem, nie zostało. W sensie, no, jakiś tam drobny element. No. No jest tak, teraz przełożymy sobie Goliata. Tutaj sobie możemy sobie... O, tak. Tak ładnie się prezentuje. Pozwolę sobie zbliżyć, żebyście lepiej zobaczyli pająka. Tak wygląda. W taki oto ładny sposób się prezentuje. No jeszcze na razie to jest, nie ma jakichś takich ładnych, w sumie w ogóle te nie są jakieś bardzo ładnie barwione, są takie dosyć brązowawe, więc no cóż. Ale widać, że jest już trochę duży, jest to L2. Gdzieś tutaj może udałbym się ogarnąć jakąś złotówkę chociaż. Dobra, zrobię sobie szybkie cięcie. I ok, znajdujemy się po krótkiej przerwie. Udało mi się znaleźć 5 złotówkę. Więc tak wygląda. Gola w stadium L2. Na porównanie 5 złotówka. L2, Goliata. No, po stadium L3 bodajże brachy palma albiceps nie będę szedł, ale mogę powiedzieć tyle, że stadium L3 jest jak to żółtawo, takie żółtawo-miedziany środek 5 złotówki, ma mniej więcej taką średnicę. No, to tak tyle dla porównania. Mogę zaraz sobie zrobić jakieś zbliżenia. I oto jest nasz Goliat w strefie takiej makro. Mogę powiedzieć, że jako że do mojego aparatu trudno jest znaleźć dobry obiektyw makro. Ktoś ma taki fajny soczewek, który się zakręca na obiektywie. No i tutaj są takie ładne efekty tego. Minus jest taki, że muszę dość blisko przystawiać aparat, więc no powiedzmy, że niektórym pająkom, zwierzętom ogólnie nie zawsze się to bardzo podoba, ale przy seksowaniu czy czymś takim jest to bardzo dobre. No, na obiektyw makro do tego aparatu mnie nie stać w chwili obecnej. Szkoda. No cóż, dobra. Więc tu możemy zaobserwować sobie oczy. Oczy pająka. Tam helicery, opnóżna, odłok dość gruby. Mogę sobie jeszcze pójść, zobaczyć, czy pająk będzie chciał coś zjeść. Teraz się chowa. Ja tam zobaczycie. O, ale wychodzi na nasz pająk. Spacery sobie robi w nowym terrarium. No i dobra. To jeszcze zaraz zobaczymy się przy próbie nakarmienia tego ptasznika. Okej, jestem po krótkiej przerwie.
Mam tutaj karaczana, z którym, którym będziemy karmić Goliata. Ojej. Pan się wystraszył. Spróbujemy jeszcze tutaj zachęcić go do zjedzenia. Tak trochę mi oberwał, więc... Karaczan zbytnio nie chce współpracować, zresztą tak samo jak pająk. Dobra. Cóż, pająk nie jest zainteresowany tym, żeby jeść. A ja się z wami żegnam. To byłoby na tyle. Komentujcie, oczywiście. Jeśli się wam podobało, lajkujcie, tym bardziej, jeśli się wam podobało. A ja postaram się jeszcze wrzucić parę filmów, ponieważ niedługo powinna do mnie przyjść jakaś taka fajna przesyłeczka. Co się tam nic specjalnego nie ma, oprócz pająka, który tam jest, jednego, a tak to tam będzie karmówka, szarańczy. Ale będę przekładał jeszcze niedługo Ceratogyrusa Darniżi, moją samicę, moją gramostolę Pulchripes, ponieważ te dwa pająki są już w tak dużym stadium, że już pora je przenieść do jakiegoś terrarium. Natomiast co do innych pająków, to jeszcze będę musiał zobaczyć. Chyba reszta jeszcze pociągnie w tych pojemnikach, w których są. Dobra, to byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć!